7 marca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej przy ulicy Plac Floriański 1 odbyła się 61. w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Sesja została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu. Dzisiaj takie, można powiedzieć, dwa główne punkty. Rada Powiatu zabezpieczy kolejne 560 tysięcy złotych na zadanie budowa chodnika w Skarżysku Kamiennej przy ulicy Książęcej. Bardzo długo oczekiwana inwestycja. Ogłosiliśmy przetarg. Dzisiaj zabezpieczymy pełną kwotę, która była po procedurze przetargowej. Drugim punktem sesji było pokrycie straty finansowej Szpitala Powiatowego imienia Marii Skłodowskiej-Curie za rok 2022 przez powiat skarżyski w wysokości 500 tysięcy złotych. Zgodnie z uchwałą szpital wsparcie finansowe otrzyma do 30 marca bieżącego roku. Oba punkty zostały przyjęte przez radnych niemal jednogłośnie. Zadanie pod nazwą przebudowa ulicy Powiatowej ulicy Książęca w miejscowości Skarżysko-Kamienna polegająca na wykonaniu chodnika wraz z odwodnieniem. Decyzją radnych zostało zwiększone o kwotę 1 miliona 110 tysięcy złotych. Było to możliwe, ponieważ gmina Skarżysko-Kamienna podjęła uchwałę o udzieleniu powiatowi na to zadanie pomocy finansowej w wysokości 560 tysięcy złotych oraz dlatego, że powiat wygospodarował środki na zwiększenie wkładu własnego o kwotę 550 tysięcy złotych. Jak wyjaśniła skarbnik powiatu Urszula Wrona, powiat dodatkową kwotę na budowę chodnika wraz z odwodnieniem na ulicy Książęcej wygospodarował z powstałych niewielkich oszczędności po przetargu z innego zadania inwestycyjnego realizowanego w gminie Łączna. Po wprowadzonych zmianach wartość zadania będzie wynosić 1 220 270 zł. Jest to bardzo ważna inwestycja, ponieważ mieszkańcy od wielu lat zwracali się, że na Książęcym, osiedlu Książęcym jest brak chodników przy drogach. Jest to tam, na tych ulicach jest duży ruch, jest szkoła. Mieszkańcy chodzili po prostu przy wzdłuż jezdni, co powodowało do niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Więc cieszy to nas, że powiat skarżyski też zauważa i chcemy wspierać i inwestujemy właśnie w tamtej części osiedla. Oczywiście jest to część inwestycji, część chodnika, nie na całej ulicy od nas zostanie wykonany, ale mamy nadzieję, że to jest pierwszy etap i kolejny etap będziemy realizować w przyszłym roku. Podziękowania samorządowi powiatu skarżyskiego za to, że ta inwestycja się finalizuje, złożył w imieniu mieszkańców osiedla Książęce oraz własnym Andrzej Warwas, radny miejski. Boiska sportowe przy Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku Kamiennej przechodzą modernizację. Wykonawcą inwestycji jest firma Milton Tomasz Prygiel z Parznic. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 344 998 zł i 26 groszy. Zadanie finansowane jest po połowie ze środków budżetu powiatu skarżyskiego i środków pozyskanych z programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. Ja osobiście bardzo się cieszę, że udało się w Ministerstwie Sportu uzyskać tą dotację. Co cieszy, bo infrastruktura sportowa w powiecie skarżyskim się rozbudowuje, co widać za moimi plecami. Tutaj wspólnie z zarządem powiatu dbamy o tą rozbudowę, o to, aby młodzież mogła w dobrych warunkach ćwiczyć, rozwijać się, uprawiać sport. Nadal będziemy tą infrastrukturę sportową rozbudowywać. Na tę chwilę za moimi plecami budujemy boisko przy Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych. Będzie to tak zwany orlik, trochę większy. Do tego boisko do koszykówki i piłki ręcznej. Co cieszy, bo na osiedlu przydworcowym takiego boiska po prostu jeszcze nie było. Zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejących boisk o nawierzchni asfaltowej i z płytek chodnikowych, remont boiska do piłki nożnej, wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej, wykonanie ogrodzenia o wysokości 4 metrów z furtką i bramą wjazdową oraz montażem piłkochwytów o wysokości 6 metrów za bramkami, remont boiska wielofunkcyjnego do siatkówki, koszykówki i tenisa z nawierzchnią syntetyczną, także z wykonaniem ogrodzenia o wysokości 4 metrów z furtką i bramą wjazdową oraz montażem piłkochwytów o wysokości 6 metrów za koszami. Ponadto wykonane zostaną elementy małej architektury, infrastruktura techniczna, w tym odwodnienie terenu oraz budowa oświetlenia boisk wraz z zasilaniem energetycznym. To było nasze zobowiązanie zarządu powiatu, żeby w tej szkole właśnie były nowoczesne boiska sportowe. Są dwa. Pozyskane środki z programu Sportowa Polska. A przede wszystkim cieszę się, że właśnie to ta część skarżyska, ta dzielnica przydworcowa zyska, bo nie tylko szkoła, ale też mieszkańcy zyskają dwa boiska. Jedno jest ze sztuczną trawą,
o naprawdę dużych rozmiarach. Można powiedzieć, że będzie to największe boisko w tej części miasta, jeżeli chodzi o taką sztuczną nawierzchnię. Zgodnie z umową firma na realizację zadania ma czas do końca marca 2024 roku. W ostatnich latach powiat skarżyski mocno postawił na poprawę infrastruktury sportowej przy szkołach ponadpodstawowych. Niedawno oddano do użytku salę sportową przy Zespole Szkół Ekonomicznych oraz wyremontowany orlik przy Zespole Szkół Technicznych. Należy pamiętać, że tych sal gimnastycznych w naszych szkołach powiatowych jest bardzo wiele, które wymagają ciągłych mimo wszystko inwestycji. Dlatego, proszę Państwa, odsyłam wszystkich mieszkańców powiatu skarżyskiego do dokumentu, który w tym momencie jest już opublikowany na stronach powiatu skarżyskiego. Jest to plan rozwoju placówek oświatowych na lata 2024-2030. Jesteśmy na etapie konsultacji społecznych. Macie Państwo w tym materiale zawarte nasze wszystkie działania, które były realizowane w latach 2016-2023, czyli mówimy o tym, co zrobiliśmy, mówimy o tym, jaka jest w chwili obecnej sytuacja, czyli mamy diagnozę szkół, mamy oczekiwania mieszkańców już zebrane i mamy już, proszę Państwa, priorytety, które chcemy zrealizować w latach 2024-2030. I tam właśnie infrastruktura sportowa w dalszym ciągu jest jednym z bardzo ważnych punktów, ponieważ, tak jak wspomniałam, sale gimnastyczne, chociażby przez Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych, czy przy dużym ośrodku, jakim jest Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, wymagają dużych jeszcze inwestycji, ponieważ coraz więcej młodzieży przybywa do powiatu skarżyskiego pobierać naukę, co nas bardzo cieszy, ale zdajemy sobie z tego sprawę, że musimy dbać o to, żeby te warunki były naprawdę nowoczesne i na miarę obecnych czasów.